że Bóg jest Bogiem drugiej szansy. I jako ilustrację tego chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Jonasza. Księga Jonasza jest na stronie 986. Pierwszy werset Księgi Jonasza mówi: Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstań, idź do Niniwy, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec sprzed oblicza Pana do Tarszyszu. Widzimy, że mamy tutaj przykład wierzącego, który dostał zlecenie od Boga. I każdy z nas, jako dziecko Boże, dostał zlecenie od Boga. I każdy z nas, kto jest narodzony na nowo z łaski Bożej i ma życie z Boga, ma w sobie Ducha Świętego. I ten Duch Święty mieszkający w tych glinianych naczyniach, jak mówi Słowo Boże, jakimi są nasze ciała, pobudza nas do realizacji zadań, które Bóg nam dał. I niektórzy na to wezwanie odpowiadają tak jak Jonasz, że chce się po prostu uciec przed oblicza Pana. Dlaczego? Dlatego, że my mamy wiele powodów do tego, żeby tak zrobić. Jonasz miał powód nacjonalizm prawdopodobnie, gdyż uważać mógł z dużym prawdopodobieństwem, jeśli był typowym takim Izraelitą z naszych stereotypów, które mamy na temat ludzi tamtego czasu, że oni się mogli uważać za lepszych. A Jonasz był synem swojego narodu i też mógł faktycznie nie życzyć sobie, żeby taka Niniwa, która wielokrotnie najeżdżała na Izrael, się wzięła i upamiętała. Lepiej niech by pochłonęła ją ziemia i żeby spotkała ich zasłużona kara. Bo to nie jest w ogóle kwestią dyskusyjną, że należała się kara Niniwie, bo sąd Boży był jednoznaczny. Niniwie należy się zagłada. Ale Bóg też jest Bogiem łaskawym i mimo, że należy się zagłada nam za każdy grzech, to podarował swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy i ocalił nas. Tak samo tutaj widać, że miłosierdzie Boże miało zamiar poprzedzić sąd. Zostało 120 dni do zburzenia Niniwy, ale Bóg najpierw posłać chciał swojego sługę, który miał powiedzieć: stop, możecie zawrócić. Nie musicie iść na zagładę. I każdy z nas, nawet jeśli nie rozpoznaje w sobie żadnego daru, może wykonywać pracę ewangelisty, mówiąc o darze, który dał Pan Jezus w postaci wiecznego zbawienia, umierając za nasze grzechy. Dać traktat to może dać nawet najsłabsze dziecko Boże, naśladując nawet Gedeona, który dostał polecenie ścięcia słupa i ściął go w nocy, bo bał się sąsiadów. Jeśli boisz się, jeśli masz różnego rodzaju uprzedzenia, to możesz w twojej okolicy pokryjomu w nocy, ubrany w czarną kurtkę, powrzucać traktaty do skrzynek pocztowych. I nawet zrobić to w innym miejscu, jeśli się naprawdę boisz. Także nikt z ludzi cię nie będzie widział. Ale każdy to może zrobić. Więc Jonasz dostał bardzo trudne zadanie, bo miał w świetle dnia z powodów ludzkich bardzo trudną służbę, bo
przed obliczem ogromnej liczby osób mówić na głos? Być może nie jeden z braci dostał zlecenie od Pana, żeby głosić na ulicach. Być może wie w sercu, że powinien stanąć w swojej miejscowości i głosić Słowo Boże na głos, czy w inny sposób jawnie. Jakież to jest ciężkie. Jakież to jest bardzo trudne. I onaż dostał taką służbę. Miał przejść przez miasto i krzyczeć w imieniu Boga. Ja myślę, że wsiadłbym w samolot i poleciałbym do Nowego Jorku, jakbym dostał zlecenie, żeby robić to w Moskwie na przykład. I nie chcę usprawiedliwiać Jonasza, ale przyznam, że go rozumiem. I Jonasz zachował się w taki sposób, jak tu mamy opisane, że uciekł. Wynajął statek, wynajął miejsce na statku i uciekł do łódki. Chciał odpłynąć. Niektórzy, którzy badali ten temat pod względem geograficznym, mówili, że uciekł dokładnie w odwrotnym kierunku niż była Niniwa. I jeżeli tak było, no to to jest właśnie ta pierwsza myśl, którą dostajemy, gdy dostajemy zlecenie od Pana, żeby coś zrobić. I faktycznie to jest najczęściej przeciwne naszym wszystkim ludzkim wyobrażeniom. To zawsze jest tak, że my mamy zupełnie inny plan na Boże zlecenia dla nas. Najchętniej byśmy chcieli coś, co nam pasuje albo do naszego dotychczasowego życia, albo do naszego zawodowego doświadczenia, albo może, żeby chociaż pasowało tak, żeby było blisko nas, może wygodnie. Są różne zlecenia, które byśmy sobie sami przydzielili, gdybyśmy to my mieli sobie przydzielić zlecenia. Ale to Pan daje zlecenia, a nie daje tych zleceń nasz skażony grzechem umysł. I teraz widzimy, że Bóg działa na swojego sługę. Pan zesłał silny wiatr. Na morze zerwała się potężna burza. I widzimy później, że Jonasz został poddany różnym działaniom. Te różne działania między innymi były takie upokarzające, że ludzie tego świata byli zdziwieni. Jak to? Ty, sługa Boży, uciekasz przed Bogiem? Chyba żartujesz. Nie było to możliwe do przyjęcia nawet dla ludzi tego świata, że takie coś się mogło stać. Mimo, że oni służyli martwym bożkom, mimo, że służyli kamieniowi i drewnu, to nie mogli pojąć, jak sługa Boga Najwyższego, Jonasz, mógł zdecydować się na takie dziwne przedsięwzięcie. I oczywiście jest to dla nas nauka, że nieraz może być tak, że jeśli nie jesteśmy w tym miejscu, w którym postawił nas Pan, bo stoimy sobie w miejscu, które my sobie wybraliśmy, to, że może być pouczenie od ludzi tego świata. W postaci ich kompletnego niezrozumienia, gdyby zobaczyli, co my swojemu Bogu chcemy zrobić, albo co swojemu Bogu robimy. Bo oni nawet swoim bożkom z kamienia i drewna tego nie robią. I dalej widzimy, że jednak Jonasz był we wnętrznościach ryby, drugi rozdział. I mamy modlitwę Jonasza. Modli się Jonasz do Pana, swojego Boga, drugi werset. Z wnętrzności ryby mówiąc, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Nieważne jak daleko dziecko Boże oddali się od Boga, zawsze ma bezpośredni przystęp do tronu łaski. Nawet jeśli jesteś w kompletnym oddaleniu, bo całkowicie zlekceważyłeś Boże wskazania, to zawsze możesz się pomodlić i Bóg cię z chęcią wysłucha.
bo jesteś dzieckiem Bożym, odkupionym na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Mało tego, jest powiedziane, że to Bóg wywołuje pieśni pochwalne nawet w najciemniejszym miejscu i że Bóg ceni prawdę skrywaną na dnie duszy. Nawet jeśli jesteśmy w położeniu takim, które można powiedzieć, że gdyby nie było listu Piotra, to nie wiedzielibyśmy, że Lot, bratanek Abrahama, był nawrócony. A jednak Słowo Boże składa o nim jasne, wyraźne świadectwo, że był to sprawiedliwy, który na dnie duszy cierpiał z powodu otaczającego go zepsucia i grzechu. Mimo że można podejrzewać, że prawdopodobnie to, że wybrał karierę polityczną w mieście Sodoma, nie było Bożym planem dla jego życia. To Bóg jest Bogiem drugiej szansy i to widzimy właśnie na Jonaszu. Bo trzeci rozdział się zaczyna tak. Słowo Pana tej treści powtórnie, czyli po raz drugi, doszło do Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i powiedz mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. I tak samo jest z nami. Jeśli widzisz w swoim życiu, że Bóg dał ci jakieś zlecenie i wiesz, że temu zleceniu nie podołałeś, zlekceważyłeś, a być może jesteś dokładnie odwrotnie niż zlecił ci Pan, to Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Dziś zacznij od nowa szukać oblicza Pana. Dziś zdecyduj, że tak jak Jonasz w trzecim wersecie, Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana. Między innymi zapisane w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdział, wyraźne stwierdzenie od trzeciego wersetu, od drugiego. A wiecie, że gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. I teraz jako kontrast do tego, to nasz Bóg nie jest niemy, tylko nasz Bóg mówi. A do mówienia używa wierzących. Czy to w zgromadzeniu używa braci, gdzie bracia, którzy mówią, na przykład gdy się modlą, to są ustami zboru do Boga, a gdy mówią Słowo Boże, to są ustami Boga do zboru od Boga, bo Bóg nie jest niemy jak bałwany. Gdy mówi do ludzi niezbawionych, to mówi znowu ustami ludzi, którzy są Jego dziećmi Bożymi i też używa ust dzieci Bożych i sióstr i braci w tym zakresie ewangelizacji i rąk i nóg wierzących. I dlatego tutaj jest od trzeciego wersetu jako odróżnienie od tej służby bałwochwalczej tym niemym bałwanom. Służba żywemu Bogu wygląda tak, jak to opisuje Słowo Boże. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, chyba że w Duchu Świętym, a różne są dary łaski, lecz Duch ten sam i różne są posługi, lecz Pan ten sam. Czyli jest dar łaski, który dał Duch i wynikający z tego daru działający wierzący w postaci jakiejś posługi. Czy to dla wierzących, czy to dla niewierzących. I różne są sposoby działania, czyli znowu działanie w wyniku daru i wykonywanej posługi powstaje działanie. Lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. A w każdym, tu jest słowo każdy. Czyli każdy, jeden wierzący, każdy. W każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości. Czyli jak słyszeliśmy, kto odsłuchiwał konferencję w Katowicach albo był tam osobiście odnośnie 14 rozdziału 1 listu do Koryntian,
to mowa mądrości dotyczy tego, żeby zastosować właśnie tą mądrość działania wynikającą ze Słowa Bożego w codziennym życiu, bardziej jak unikać zła, jak wykonywać dobre, i to jest mowa mądrości. Drugi, przez tego samego ducha mowę wiedzy, czyli tutaj jest to obudowanie faktami ze Słowa Bożego wynikającymi, gdzie bardziej jest przedstawione, czy to doktryna dotycząca Bożych spraw, czy też bardziej takie kwestie, można powiedzieć, związane z prawdą raz na zawsze przekazaną świętym, wiarą raz na zawsze przekazanym świętym, czyli twarde fakty wiary. Inny wiarę w tym samym duchu, czyli w codziennym życiu idzie taki wierzący przez wiarę i nie boi się tego, że zabraknie mu jego ludzkich sił, bo wie, że cała jego siła jest w Bogu i na Bogu opiera wszystkie działania, i każdy to jest w stanie zobaczyć, że ten człowiek nie jest oparty na swoich ludzkich dokonaniach. Inny dar uzdrawiania w tym samym duchu. Oczywiście był czas, kiedy wierzący mieli dar uzdrawiania taki bezpośredni. Dzisiaj już te czasy minęły, ale jest to służba pasterska, o której słyszeliśmy. Uzdrawianie relacji między wierzącymi. Może być tak, że dwóch lub trzech ma konflikt lub jakąś trudność w życiu i czwarty, jak przyjdzie to naprawiać, to jeszcze zepsuje. To jest wtedy odwrotność tego. A jeżeli przyjdzie ten czwarty, który ma zdolność uzdrawiania, dar od Pana, to on tą sytuację i wyprowadzi. Także każdy z trzech będących w kłótni wyjdzie pogodzony i bliżej Pana po tym działaniu. Jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, czyli przemawiania w imieniu Pana, inny dar rozróżniania duchów. Dzisiaj jest to bardzo ważne. Widzieliśmy tę służbę w listach Jana, żeby nie każdemu duchowi wierzyć, żeby na podstawie i tej mowy mądrości, i tej mowy wiedzy umieć rozróżnić fałszywe wpływy. Demony są cały czas aktywne i wiedzą, że czasu mają niewiele i różnymi sposobami próbują zająć umysły wierzących. I te duchy, jak jest w księdze Hioba, gdzie jest pytanie, jaki duch przez ciebie się wypowiedział, jeden do drugiego powiedział. I właśnie my często, nie wiedząc o tym, czy to polecając na przykład ludzką jakąś naukę, czy psychologię chrześcijańską, czy inną, to my nie wypowiadamy się z Ducha Świętego, tylko wypowiadamy się właśnie z jakiegoś demonicznego ducha, który stoi za tymi wielkimi naukami humanistycznymi, które proponują tego typu fałszywe rozwiązania i one nie przyniosą nic dobrego, a tylko szkodę. Inne różne rodzaje języków. Inny wreszcie dar wykładania języków. Ale 11 werset pokazuje, że wszystko, nie część tego, tylko wszystko sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając i znowu słowo każdemu poszczególnie jak Duch Święty chce. Każdemu. Nie niektórym, tylko każdemu, więc każdy z nas ma takie samo wezwanie, jakie miał Jonasz. Ono oczywiście nie jest co do geograficznych uwarunkowań takie samo, ono nie jest co do dokładnie tego samego polecenia idź i coś tam zrób. Każdy według tego daru, który otrzymał od Ducha Świętego, ma pewnego rodzaju posługę do wykonania i z tej posługi, w ramach tej posługi ma pewne działania do podjęcia. I trzymajmy się tego, że jeśli zaniedbujemy to w swoim życiu, to Bóg jest Bogiem drugiej szansy dla wierzących, nie dla niewierzących. Bo w Słowie Bożym jest wyraźnie pokazane, że jeśli ktoś pierwszy raz słyszał Ewangelię i się nawrócił, to go znamy jako nawróconego. A jeśli się nie nawrócił, to nie mamy nigdzie dowodu, że ktoś się za drugim razem nawrócił.
mamy owszem pewnego rodzaju przesłanki, że Bóg do każdego mówi 2 lub 3 razy w Księdze Hioba, lecz na to się nie zważa. Ale nie mamy praktycznego przykładu ani jednego człowieka, który by raz odrzucił Ewangelię, a potem drugi raz ją przyjął. Oczywiście z życiorysów różnych osób wiemy, że takie rzeczy się zdarzają, ale co do zasady nie jest to przez Boga nigdzie obiecane. Może tak być, że ktoś 3-4 razy, 5 razy usłyszał i uważa, że nawrócił się za 17 razem. Być może jest to prawdą w Twoim życiu, ale nie jest to generalna zasada. Natomiast każdy wierzący może w dowolnym momencie, gdy zauważył, że tą swoją służbę, którą mu Duch Święty zlecił, zaniedbał, wrócić, tak jak słyszeliśmy, do początków. Przejrzyj swoje serce. Niech każdy z nas przejrzy swoje serce i swoje dary, jakie już rozpoznaliśmy, że Duch Święty nam dał. W ramach darów są pewne posługi, które mamy realizować. I jeżeli rozpoznamy ten dar i posługę, to działajmy.